Hej, witajcie w pełnoletnim już 18 odcinku naszej serii Zagrajmy w Gothic. I dzisiaj jest ten dzień, kiedy przyłączymy się już do któregoś z obozów. Jesteśmy w nowym obozie, ale niech was to nie zmyli, ponieważ nie, to nie będzie nowy obóz. Jesteśmy tu tylko dlatego, żeby pogadać z Horacem, ponieważ już możemy go nakłonić, żeby nas nauczył skubaniec siły. Więc czemu by tego nie zrobić? Do dzieła. Ha. Przemyślałem sobie to wszystko jeszcze raz. No i? Wymyśliłeś coś lepszego? Tak. Chciałbym przeciwstawić się ryżowemu księciu i jego zbirom. Wielu już próbowało przed tobą. Mogę pokonać ryżowego księcia i jego bandytów, jeśli mi pomożesz. Dobrze. Przysiągłem, że nigdy nie zaatakuję innego człowieka, ale nie powiedziałem, że nie pokażę komuś, jak to zrobić. Zamieniam się w słuch. Jeśli chcesz mocno uderzyć, musisz najpierw popracować nad odpowiednią techniką. To pierwsza zasada dobrego kowala. Naucz się uderzać całą ręką, od ramienia po nadgarstek. Im lepiej sobie z tym poradzisz, tym silniejszy będzie twój cios. Sam się wkrótce przekonasz. Dzięki za pomoc. Wykorzystaj tę wiedzę wyłącznie w słusznej sprawie. No. I gitara. Dzięki temu mamy siłę plus 5, siła 25. Proszę bardzo, jakim jesteśmy kotem. Jeszcze się tylko uzdrowię, ponieważ zeskoczyłem z wysokości poza nagraniem i cholera, troszeczkę mi hapsa spadło. No i okej, teraz nie będziemy się przeciwstawić ryżowemu księciu, ale, zrobimy to kiedy indziej, bo jeszcze przyjdzie na to pora. Gdzie teraz idziemy? Zatem stary obóz czy obóz na Łagnie? Już pewnie wiecie, oczywiście, że stary obóz. Haha, żartuję. Oczywiście obóz na Łagnie. No i teraz tak się zastanawiam, ponieważ to jest spory kawałek, czy nie uciąć tego? Czy może pokazać wam całą drogę? Po raz, kurde, nie wiem, setny. No ale... Ale cóż, nie lubię cięć. Niech zatem podróż trwa. Ja się nudzę poprzez chodzenie z punktu A do punktu B, to i wy się trochę ponudzicie razem ze mną. Ależ jestem chory, nagrywam odcinek za odcinkiem. Zawsze tak robię, w takich sesjach czteroodcinkowych. Jednak teraz jestem na tyle chory, że chyba nagram 3 odcinki tylko. 3 odcinki, czyli ma się rozumieć ten poprzedni, co był 2 dni temu, właśnie ten, co jest teraz i ten, co będzie za 2 dni. Okej, 3 gobliny. Czy je pokonam? Oczywiście, że tak. Nice. Skończyły się czasy, kiedy goblin był potworem niemalże nie do pokonania. Ej, a sprawdźmy, czy ja mogę pokonać... Wow, co to się stało? Coś się zgliczowało. Sprawdźmy, czy mogę pokonać topielca. Oczywiście zapiszmy grę. Oj, jaszczury. To może najpierw pokonamy jaszczury, a dopiero potem topielca. Ojej, czarne gobliny, one są zbyt silne, więc nie. Może na początku tego pana zrobimy. O! Chyba, że on robi uniki. Nie wiem, po mojemu to nic mu nie schodzi. No, nic mu nie schodzi. To nie. Wczytaj grę. No cóż. No, czyli jak widać na topielca jeszcze jesteśmy za słabi. 25 siły. To jednak trochę za mało. Okej. Zatem pomijamy tego pana. I lecimy w swoją drogę.
Jestem ciekaw, czy takie płynięcie z nurtem, tak jak ja teraz robię, jest szybsze niż zwykłe bieganie. Coś mi się wydaje, że chyba nie. Dobra, szybciej. Jeszcze taki kawał do tego obozu na bagnie. A ja marnuję czas na chodzenie po lesie. Wstyd i hańba. No, lewitujący daszek. Widzicie? Takie cuda tylko w gotiku. Ops. What the fuck, co? A, już myślałem, że coś się skiepszyło. No, ciekawe, czy będą przed nami uciekać. Czy już nie? O, już nie! Facet ma dość. Tak jak ty. Pytacie się, czemu ich bijesz? Otóż temu ich biję, ponieważ oni zgodzili się, żeby nie zaatakować razem z Grimmem czy z kimś tam ze starego obozu. Od takich dwulicowych ludzi nie ma litości. Takaż prawda. O matko. W sumie nie wiem, czy to dobry pomysł, że nie uciąłem tego fragmentu, ale cóż. Potem się baw w obrabianie i mucinanie. Wiem, że to niby nie jest dużo roboty, ale jednak trochę jest. No i w sumie wychodzę z założenia, że nie ma co się spieszyć, ponieważ Gothic 1 jest na tyle krótki, że lada moment i zaraz go skończymy, więc cieszmy się każdą chwilą. Wow, Bezi, bawisz się w Jezusa? O tak, chodzę po wodzie. Wow, świetnie. No i okej. Tu jest cieniostwór. No, a cieniostwora dopiero będziemy w stanie pokonać, ojej, pod koniec chyba gry. W każdym razie, w bardzo zaawansowanym jej stadium. Bo cieniostwór nawet by nawalił, nie wiem czy to dobre słowo, no pokonałby orka. A orkowie są niemalże nie do pokonania. Zresztą sami wiecie. No przynajmniej w pierwszych dwóch gotikach. No oczywiście nie ci orkowie zwiadowcy, tylko tacy zwykli. No i elitarni też. Tym bardziej nawet. Ciekawe, czy mi się zmienił głos. Czuję, że mam straszną chrypę. I zawalone gardło. No bo co chwilę muszę odchrząkiwać. Ale ciekawe, czy sam ton głosu mi się zmienił. Skik i już jesteśmy w obozie na bagnie. Powiem wam, że rzadko kiedy przyłączałem się do obozu na bagnie. Chyba z dwa razy przechodziłem tą grę, przyłączając się do obozu na bagnie. A tak to zazwyczaj był stary obóz. Potem obóz nowy? Niektórzy nigdy no, ostatni właśnie był na bagnie. Myślałem, że to się skończyło już dawno. Ty? No i dobrze. Teraz do Korkaroma. I niech dzieją się cuda. I niech nas przyłączy, niech nam da szatę. I wszystko, cokolwiek można. Jestem ciekaw, czy ta pierwsza szata nowicjusza nie jest przypadkiem słabsza niż to, co mamy. Mam nadzieję, że nie. Bo to by było głupie. Czekaj, lepiej się w nic nie pokochać. Cześć, dokąd się wybieracie? Zabieramy wydzielinę pełzaczy zdobytą przez naszych braci w starej kopalni do Korkaloma. Codziennie udajemy się do kopalni po nową porcję wydzieliny. Co to za wydzielina? Pozyskujemy ją z wnętrzności pełzaczy. Przy odrobinie ostrożności można wyciąć ich gruczoły jadowe. Możesz mnie nauczyć pozyskiwać wydzielinę pełzaczy?
Tak długo. Oczywiście. Natychmiast po zabiciu potwora wytnij jego gruczoły jadowe. Nie chciałem się tego uczyć tylko teraz. Pod żadnym pozorem nie wolno ci ich uszkodzić. Przepraszam, czy ja nie mam... Czy ja mam teraz 16 punktów? Och, 26. O Jezus, myślałem, że straciłem te punkty. Po co Korkalomowi ta wydzielina? Z tego, co wiem, przyrządza z nich napój, który zwiększa magiczne zdolności nowicjuszy. Przygotowujemy się teraz do wielkiego przyzwania, więc potrzebujemy jak najwięcej tej wydzieliny. Przy pomocy tego napoju nowicjusze przywołają sinącego. Tak. Czy macie już wystarczająco dużo napoju, by przywołać śniącego? Niestety. Nasi myśliwi polują na pełzacze dniem i nocą, ale wciąż nie mamy dość wydzieliny. No i dobra. Jeszcze pójdziemy sobie do tego pana, żeby nam dał 3 skręciory. Halo. Przyszedł, proszę. Przyszedł. No i w końcu wiekopomna chwila. Nareszcie po 18 odcinku w końcu przyłączymy się do któregoś z obozów. No i tak. No i jak się przyłączę, to będę chciał się podszkolić w walce mieczem dwuręcznym, a wiecie, kto mnie nauczy? O tak. Wiecie, na pewno wiecie. Dla tych, co nie wiedzą, to niech się głowią, ponieważ nie powiem, jak się nazywa ten NPC, który nas będzie uczył. Ja teraz do niego nie pójdę i w przyszłym odcinku też nie będę chciał do niego pójść, ponieważ chcę pogadać z nim, jak będę sam zdrowy. W pełni, bo teraz jestem chory. Czego chcesz? Chciałbym przyłączyć się do bractwa. Podobno jesteś zwierzchnikiem nowicjuszy i to ty decydujesz, kto zostanie przyjęty. Nie mam teraz czasu. Moje eksperymenty są zbyt ważne, bym mógł zawracać sobie głowę nowo przybyłymi. Zdam się na osąd Balów. Jeśli oni uznają, że jesteś gotów, by do nas dołączyć, zgłoś się do mnie ponownie. No już, nie? Czego chcesz? W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Chyba udało mi się przekonać Balów. Bal Orun uważa, że jestem godnym sługą śniącego. Mów dalej. Bal Kadar ma mnie za pojętnego ucznia. Bal Namib jest przekonany co do szczerości mojej wiary. Dzięki mnie Bal Tayon przeżył objawienie. I? Bal Tondral uważa, że powinienem zostać przyjęty. Przyprowadziłem mu nowego ucznia. Dobrze. Jeśli Balowie przemawiają za tobą, to mi wystarczy. Masz. Załóż to. A teraz idź robić coś pożytecznego. Proszę bardzo. Do zobaczenia. Oby śniący wskazał ci właściwą drogę. Wow, jaka zbroja. To już nie jest przepaska nowicjusza, kochani. To jest normalnie zbroja. Lekka zbroja nowicjusza. Oho. Nice. To mi się podoba. Dobra, więc Korkalomie. Zbudź się! Czego chcesz? Tylko tyle? Żadnego powitania? Ani nic? Witamy. O wiele lepiej. Przestań się tu kręcić. Zrób coś pożytecznego. Zanieś to ziele do starego obozu i daj jego Mezowi. Gdyby jego siepacze stwarzali ci jakieś problemy, powiedz, że przysyła cię Korkalom. Jeszcze tu jesteś? Zbudź się! Czego chcesz? Masz dla mnie jeszcze jakieś zadania? W nowym obozie kilku ludzi zaczęło uprawę ziela na własną rękę. Chcę, żebyś położył temu kres. Jak? To już nie moja sprawa. Ich obozowisko musi znajdować się gdzieś w pobliżu nowego obozu. Wiesz, co masz zrobić. Tak, wiecie, co z nim zrobić. Wracając do produkcji ziela w nowym obozie. Tak? Nie mogę znaleźć tych ludzi. Cóż, mogłem się tego pod... Tak, ale spokojnie, znajdziemy ich. Do zobaczenia. Ja wiem, oby śniący... gdzie oni są. Dobra, więc czym prędzej idziemy do starego obozu, żeby w końcu pogadać z magiem i żeby dać mu jego listę. Ojej, i znowu teraz będzie chodzenie z punktu A do punktu B. No ale cóż, tego wymaga gra. Może jeszcze pogadamy sobie z Lesterem.
Chwileczkę. Malutką chwileczkę. On pewnie się ucieszy, że się przyłączyliśmy do tego obozu, co on. Fuck. Musiałem wpaść w wodę. No jasne. No jasne. Lepiej się... Cieszę się, że cię widzę. Mam dla ciebie wiadomość. Mam nadzieję, że dobrą. Nasze bractwo przygotowuje się do wielkiego wydarzenia. Jakiego wydarzenia? Planujecie ucieczkę? Guru próbują skontaktować się ze śniącym, ale potrzebują czegoś, co zjednoczy ich duchowe siły. I co dalej? Poszukują magicznego artefaktu. Kamienia ogniskującego. Czemu miałbym być tym zainteresowany? Porozmawiaj koniecznie z jaśnie oświeconym Iberionem. To twoja wielka szansa, żeby spojrzał na ciebie łaskawym okiem. Gdzie mogę go znaleźć? Idź do świątyni. Bardzo rzadko ją opuszcza. Pewnie w tych zimnych ruinach czuje się bliżej śniącego niż gdzie indziej. No. Niech śniący macie w swojej opiece. No i voilà. Tak zaczęliśmy rozdział drugi. Nieźle, co? No a że zostało nam jeszcze tak z 5 minut czasu odcinka, to może jeszcze zdążymy dowlec te swoje dupsko do starego obozu. No tutaj jak zwykle wszystko się zrespiło po nowym rozdziale. Może nie w takiej ilości jak na początku, ale zawsze. Więc nie ukrócimy czasu, tylko powybijajmy to wszystko. Czy tam coś jeszcze jest? No nie. No teraz to zbroje, sądzę, że nie mamy się czego bać. Nawet wilki teraz będą dla nas pestką. O, proszę bardzo, nawet ścierwojady. Wszystko do ubicia. No, teraz w końcu jesteśmy kimś. I byle zwierz nam nie zagrozi. Hip hip hura, można by rzec. No i tak, zastanawiam się, co wybrać za nagrodę, gdy już oddam ten list. Mógłbym wziąć pierścień siły, bo zazwyczaj ludzie biorą pierścień siły. Ale nie wiem, czy to się by opłacało. No pomyślę, jak już zobaczę całą listę do wyboru. Wiem, że jest jakiś tam eliksir, który na stałe daje manę. Chyba też jest eliksir, który daje życie na stałe. Nie jestem pewien, ale chyba tak jest. I jeszcze jest coś czwartego, tylko kurde, nie wiem co. Już nie pamiętam. To pogadamy z Diegiem. Czekaj, czy on nam coś powie na to, że przyłączyliśmy się do obozu bractwa. O, Wilcur. Siema, wilku. No i proszę. Ciekawe, ile nam brakuje do kolejnego poziomu. Ojej, ojej, ojej. W tysiącach. Można by liczyć. Ale się tego narobiło tej całej zwierzyny. Naprawdę spora ilość. No i kurde. Jeszcze napomknę co do tej choroby, musicie mi naprawdę wybaczyć, bo mam teraz czas wolny do nagrywania, ale właśnie ta choroba... właśnie przez tą chorobę jestem taki jakiś, nie wiem, zmarnowany, że nie mogę dać siebie pełnej ilości energii, taką jaką bym chciał dać. Więc dlatego mogę się iść cicho czasami, albo ogólnie być jakiś taki zmulony. Musicie mi wybaczyć. Siema. Ma, kopacz. Co mnie kopacz interesuje? Balu. Zbudź się! Aha, nie pogratulujesz? No trudno.
Wybaczcie. Dlaczego zawsze? A, 20 minuta minęła, a trzeba się spieszyć. Tylko zachowaj to dla siebie. Ej, gdzie jest wrzut? Nie powinni wiedzieć. Żeby wrzut tylko był ze mną w starym obozie i w okolicy starego obozu? No, to było głupie. Dobra, Diego. Powiesz mi coś? Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Co mam zrobić, kiedy stanę przed Gomezem? Gomez podejmuje decyzję na podstawie instynktu. Jeśli spodoba mu się twoja gęba, pozwoli ci zostać. No tak. Od tej pory musisz sobie radzić sam. Postaraj się. Powodzenia. Chyba nigdy nie skończy. Możesz mnie czekać. Tak. Tak, chciałbym, żebyś ty mnie nauczył zręczności dwa razy. A wiecie dlaczego? Żebym mógł założyć łuk. Umiesz teraz? Od razu wiedziałem. Trzymaj się. Abym mógł założyć ten łuk. O, ten. Łuk kawaleryjski. No. Musisz uważać na to, co. O, obrażenia 24. Proszę bardzo. Tylko zachowaj. O, wrzut. Czy to możliwe, że chodzimy w kółko? To znaczy, nie wiem dokąd chcesz iść, ale. Tak. Dobra, Torusie. Słuchaj uważnie. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. O, mogę dwie ścieżki dialogowe przeprowadzić. No nie wiem, którą. A powiedzmy, że to. Diego powiedział, że jestem już gotów, by spotkać się z Gomezem. To ja o tym zadecyduję. I co, zdecydowałeś? Muszę przyznać, że całkiem nieźle sobie poradziłeś. Niech będzie. Możesz stanąć przed Gomezem. On podejmie ostateczną decyzję co do twojego przyjęcia. Od tej pory musisz radzić sobie sam, chłopcze. O, bateria mi pada. Mam tu partię bagiennego ziela dla Gomeza od Korkaloma. Pokaż. W porządku, możesz iść. Udaj się prosto do siedziby magnatów i porozmawiaj z Bartolo. No i dobra, oczywiście, że to zrobimy. Stój! Spokojnie, rozmawiałem z Torusem. Powiedział, że mogę wejść. Zapamiętałem sobie twoją twarz, koleś. Jak zaczniesz rozrabiać, szybko się z tobą rozprawię. No i tak. Nie wiem, czy mogę wejść do Gomeza. W sumie to nie miałoby sensu, ponieważ już nie będziemy starym obozie. Czekaj! Czego tu szukasz? Chcę wejść do środka. Kpisz sobie ze mnie, czy co? Może zapytasz Torusa? Zapytam! Jeśli umrzesz, już po tobie! Czy to znaczy, że mogę wejść? Tak! Rusz się wreszcie! Tak. Zaczepisz mnie, kruku? Co mogę dla ciebie zrobić? Mam trochę bagiennego ziela dla Gomeza od Korkaloma. Gomez nie zajmuje się takimi rzeczami osobiście. To działka Bartolo. Znajdziesz go w komnacie na prawo od wejścia. Albo w kuchni, w dużej wieży. Oczywiście w nocy pewnie śpi. Na twoim miejscu nie przeszkadzałbym. To rano. Kim jesteś? Nazywam się Kruk. Jestem prawą ręką Gomeza. Każdy, kto chce się spotkać z szefem, musi najpierw porozmawiać ze mną. Jak idzie handel rudą? Stara kopalnia jakoś radzi sobie z wydobyciem. Ostatni transport do zewnętrznego świata był bardzo duży. Dobra, i wiecie co? Chyba odcinek już zrobił się na tyle pokaźny, że sądzę, że trzeba... Ale fajnie! Dzięki, że zabrałeś mnie ze sobą! Moglibyśmy robić to częściej! Nie mam nic do roboty przez większość dnia! Tak, że trzeba kończyć, zatem... resztę dialogów zostawiam na następny odcinek. Pogadamy też z Gomezem, zobaczymy, co on nam powie ciekawego. Dobra, a tymczasem trzymajcie się, kochani, do zobaczenia. Proszę łapki w górę i pozytywne komentarze. To był Korangar. Trzymajcie się i cześć!